W dzisiejszym Szybkim Sienkiewiczu nasi uczniowie wypowiedzą się na temat książek. Zapraszamy. Czy uważasz, że obowiązkowe lektury szkolne są potrzebne? No jasne, że są potrzebne. Ja uważam, że tak. Nie wiem dlaczego, ale uważam, że są potrzebne. Myślę, że tak, zwłaszcza, że to są jednak cząstki jakiejś historii, na którą my musimy jakoś nadążać, zwłaszcza na humanach czy innych takich. Wydaje mi się, że to jest potrzebne. Uważam, że są bardzo potrzebne, ponieważ mogą one nas nauczyć wielu rzeczy, których bezpośrednio nauczyciele nie byliby nam w stanie powiedzieć. Uważam, że nie są potrzebne, ponieważ każdy ma swój własny gust i do niektórych nie trafiają lektury obowiązkowe. Wydaje mi się, że niektóre są potrzebne, ale są też takie, które no niekoniecznie są jakby ważne, bo nie mają takiego przekazu ponadczasowego. Zależy jakie. Ja uważam, że lektury szkolne powinny zachęcać do czytania. Myślę, że tak, ale bardziej współczesne, nie takie jak w takiej formule, jak są w tym momencie. Jaka jest twoja ulubiona książka i dlaczego? Moją ulubioną książką jest Nowy Wspaniały Świat Huxleya. Bardzo ciekawie oddaje przyszłość, wizję przyszłości, związaną z bardzo nowoczesnym, liberalnym spojrzeniem na świat. Moją ulubioną książką jest Harry Potter, ponieważ jestem wiedźmą. Ania z Zielonego Wzgórza, bo to była pierwsza książka, jaką w życiu przeczytałam. Ostatnio czytałam, nazywa się Portret Doriana Graya, jest to gotyk. Fajna jest książka, Był sobie pies. Nie mam chyba jednej ulubionej książki. Dużo czytam, ale nie będę miała. Nie mam chyba ulubionej. Moja ulubiona książka to jest Ania z Zielonego Wzgórza, ponieważ uwielbiam jej historię, bardzo dużo może nauczyć. Myślę, że Jakub Wędrowicz to jest seria, fantastyka, śmieszna jest. Myślę, że cała seria Ani z Zielonego Wzgórza. Jest ten klimat takiego dzieciństwa, które jednak przejawia się przez całą serię i główna bohaterka ma w sobie to coś. Czy oceniasz książkę po okładce? Zależy, no bo często ładna okładka świadczy o dobrej książce, ale też często tak nie jest. Nie, uważam, że nie powinno się uważać książki po okładce. Nie oceniam książki po okładce. Tak, są na przykład takie, których na przykład nie tknęłabym. Nie. Tak, i wiem, że to źle, ale często mi się to zdarza. Tak, lubię. Ładne okładki zawsze przyciągają moją uwagę, ale wiadomo, że nie można tylko się skupiać na tym, co widzę. Na pewno odgrywa dużą rolę w tym, czy kupię daną książkę, czy ją też wypożyczę w bibliotece. Jak dla mnie to książka powinna być oceniana przez przekaz, który włożył w nią autor. Czasami. Raczej nie. Na ocenę całej książki składa się bardzo dużo elementów. Myślę, że po pierwszej połowie można dopiero oceniać. Czy jest jakaś postać, która najbardziej zapadła ci w pamięć? Nie wiem, najbardziej zapadł mi w pamięć? Nic mi nie zapadło w pamięć, szczerze mówiąc. Geralt. No oczywiście, że Harry Potter. Ania Shirley z Ani Zielonego Wzgórza. Nie Meczek, bo umarł za plac publiczny. No to jednak tytułowy Dorian Gray. Stanisław Wokulski, no ponieważ wyróżnił mi się na tle wszystkich postaci, z którymi miałem przyjemność bądź nieprzyjemność obcować w kanonie lektur. Rudy z Kamienia na Szaniec, gdyż był bardzo odważnym bohaterem. Myślę, że to byłby wielki admirał Thrawn ze Star Wars. Szczerze to nie mam pojęcia. I jest cała lista takich postaci i nie mam pojęcia, którą w tym momencie wybrać.